Witajcie, mężczyźni, z tej strony Dragon, w kolejnym odcinku z Hearthstone 4 na lokacji Regnum Plana jako Rzeczpospolita Boga Narodów. W ostatnim odcinku zaczęliśmy reformy, które zaczęły zmieniać trochę nasz kraj oraz walczymy z Związkiem Radzieckim, który za chwilę może upaść. W skrócie jesteśmy na dobrej pozycji. Ogólnie to poza odcinkiem trochę robiłem tam, jeżeli chodzi o resztę rzeczy, przygotowania do przyszłych wojen, na przykład z Wielką Brytanią. No i tam powoli zacząłem tak przygotowywać się, nawet zacząłem przygotowywać się, zobaczmy czy... Zaraz, chyba żadne dywizje... Znaczy się część dywizji jakby znikła, ale to nie te. Zacząłem przygotowywać, jeżeli chodzi o nasze wojska pancerne wreszcie. No i wytworzyłem na dywizjach kawalerii właśnie dywizje pancerne, więc trochę już mamy, ale oczywiście będziemy musieli jeszcze ich zacząć produkować, ale właśnie pokonaliśmy Związek Radziecki, więc w skrócie tyle. Tak, na razie weźmiemy sobie wszystkie te rzeczy, bo tam obiecywali, że będziemy mogli sobie jakieś papety porobić i obecnie mamy tych Walili z frakcji? Ale dlaczego? Naprawdę, dlaczego? Typowy Wielka Brytania. Pamiętam, widziałem takiego moda, który chyba dosłownie najlepiej opisywał, jaka jest relacja, że takie proszę, sojuszniku, nie wyrzucaj mi, ja cię, tobie pomagam. Taki był napis na tym. No. O, no wywalili nas z frakcji. Jakby to jeszcze było zrozumiałe, a to nie jest zrozumiałe. Dobra, ja tutaj trochę już sobie floty zacząłem robić, żebyśmy mieli już czym atakować. No jak sami widzicie, nasza flota nie jest zbyt dobra, więc będziemy musieli użyć samolotów. Tak. No. W skrócie tyle, musimy teraz poczekać na decyzję i rozpocząć tutaj podział, tylko jakbyśmy gdzieś mieli. Tutaj mamy jakieś synergie infrastruktury. Żeby ukończyć, musimy to zrobić. W skrócie to my tutaj w sumie mamy. Ja to w sumie zacząłem budować, tylko zanim ja znajdę to, to trochę minie. Dobra, tutaj niech się zacznie. Myśmy Mińsk i Kijów. Okej, no to szybko się to zrobi. No już trochę napoczęte było. Okej, więc w głównej mierze już tutaj robimy jakieś takie badania i... No i tak, no w sumie tak to wygląda. Mamy jeszcze to, Święte Imperium Rzeczpospolitej. Mogliście trochę wcześniej zobaczyć, jak wyglądała ikonka, tylko że teraz źle zostało to zrobione i nie widać. Co tutaj mamy? Synergię Imperium. Imperium Rzeczpospolitej będzie miało potężny przemysł skumulowany na terenach całego Imperium od Poznania do Dniepra. No, taki dosyć mocny boost. No tak naprawdę musimy coś porobić z tym, żebyśmy zaatakowali właśnie Wielką Brytanię. Nie wiem, dlaczego przejmuje władzę, o co chodzi. Ponownie przejmuje władzę? No tak, będziemy mieć Mazowieckiego, Elżbietę i pierwszą Mazowiecką. Tak. O, dobra. Poczekamy sobie. I USA dołączyła do frakcji. Rozpad Związku Sowieckiego. Tutaj dużo zmian. Dużo zmian. Dużo zmian. Okej. I w sumie jeszcze robimy, dobra.
najpierw zrobimy wszystkie te cele narodowe, które musimy mieć, żebyśmy, że tak powiem, jeżeli jeszcze jesteśmy w łaskach naszego sojusznika. Więc tak, jeżeli wybrałeś Cesarstwo Francuskie, wybierz tą opcję. Jeżeli wybrałeś Drzewko Romanów, wybierz tą opcję. Jeżeli ustanowiłeś Kraków stolicą, nie wybrałeś Cesarstwa Francji, wybierz tą opcję. Chyba muszę wybrać tą opcję. I mamy wielkie Imperium Rzeczpospolitej. Bum, bum, bum. Tak. Zakończyło się. Tylko dlaczego nie mamy protektoratów na wschodzie i, że tak powiem, czuję się, że powinienem coś tutaj móc protektorować. Jest okupowany region. No właśnie, dlaczego nie mogę protektorować tego? Mamy przecież zrobione protektoraty wschodnie. No właśnie. Tam niby na możliwe, neutralne. No coś, że tak powiem, nie ma tego. Chyba, że to jest kosztuje, co byłoby dziwne. No, chyba będziemy musieli wyzwolić. Co najwyżej Święte Imperium Rzeczpospolitej nam da. Ile to trwa? 20 dni. Może to nam coś da. A w międzyczasie zaczniemy tutaj patrzeć, czy już nie można czegoś dalej wybadać. Logistykę możemy zrobić. I logistyka. Ale może lepszy pociąg już. Czołgi jeszcze nie. Lepsza armata. Okej, możemy. I może niech tutaj wrócą. O! Nasi Marines zaczęli się pojawiać. Okej, więc mam jakiegoś gościa, który ma trade do Marines. Nie wygląda na to, nie mamy takiego gościa. W takim razie to weźmiemy i czy możemy coś porobić więcej? Nie. Dostaliśmy dużo siły politycznej, którą raczej nie uda nam się. Zezwól na misję sabotażu. To raczej już nie ma znaczenia. Tutaj ukończyliśmy, więc dostaliśmy jakąś taką małą nagrodę. Więc musimy dokończyć to, co mamy od Brytyjczyków, po czym rozpoczniemy atak na Brytyjczyków w skrócie. No właśnie, tak jest. Okej, okay. Tutaj niech trochę się odbuduje, bo tak mamy braki w niektórych armiach. Też możemy tutaj, niech trochę tutaj poćwiczą sobie, ponieważ też mają braki w tym, jak to się nazywa, doświadczeniu. A nasi Marines, no to są nasi piękni Marines. Tutaj chciałem, żebyśmy mieli o te Amtraki. A może się nam uda dotyczyć. Pytanie, czy możemy jeszcze trochę grubszych tych Marinesów zrobić. Nie, już tyle. Grubsi już nie będą. Więc tak, musimy teraz sporo tutaj naprodukować. Musimy Amtraki na pewno zacząć. Ich jest sporo, więc to trochę nam zajmie. Samoloty na pewno musimy rozpocząć tutaj nieco ich fokusowanie. Czołgi, niech tyle zostanie ich. No, w głównej mierze to po prostu musimy patrzeć, co tam akurat potrzebujemy i rozwiązywać sprawy. Teraz się zastanawiam, czy jest na pewno nam potrzebne już produkowanie tak dużo wojska. Tak, jest nam potrzebne.
Okej, więc niech się tutaj trochę porobi. A my w międzyczasie możemy to zrobić. Czy to już nam da przeciwko Stanom, znaczy Wielkiej Brytanii? Nie wiem. O, mamy już ten ikonkę. Dobra, więc możemy zacząć robić dynastię mazowiecką. I powiem tak, alianci mają tutaj swoje problemy. Mają. Ale my mamy tutaj potężną armię. Okej, więc tereny okupowane. Jak sami widzicie, trochę ich okupujemy, więc... Więc tutaj sobie powyzwalamy trochę rzeczy. I myślę, że wyzwolimy jeden Związek Radziecki. Bo nie powiem, ale chciałbym, żeby pozostało w naszym dowodzeniu kilka rzeczy, więc... Żebyśmy mieli takie odcinki jednak gościa, który jednak coś nam może dać. A jeżeli chodzi o resztę, możemy zwrócić terytorium Finlandii. To w głównej mierze chcę zrobić, zwrócić terytorium właśnie. Proszę bardzo, Finlandia, odzyskaliście terytorium. Więc tak, mamy dwie kolonie, co warto zapamiętać, że mamy dwie kolonie. Bo to w skrócie możemy dosłownie postawić tam jedną przynajmniej armię. I wiecie, no i po prostu rozpocząć tutaj masakrę. W skrócie możemy po prostu przejść przez to wszystko i zdobywać sobie terytoria. Więc wyślę tutaj naszą armię. A my tutaj mamy kolejne wpływy zewnętrzne. Królestwo Polskie zrywa sojusz z Wielką Brytanią. Królestwo Polskie dzisiaj ogłosiło, że zrywa jakąkolwiek współpracę ze Zjednoczonym Królestwem. Wychodzi również z sojuszu alianckiego. Dziwna nazwa. Powodem ma być niewywiązanie się ze strony brytyjskiej z zapewnień sojuszniczych oraz gospodarczych. Obecna władza Polski postanowiła zmienić nazwisko dynastyczne z Windsor na Mazowiecki. Władca Królestwa Polskiego ogłosił, że państwo polskie zostało upokorzone i Wielka Brytania zapłaci za to ogromną cenę. Tak, to prawda. Więc teraz będzie PSAS, czyli musimy stworzyć nowe elitarne jednostki PSAS. Nie wiem, jaki jest ten skrót większy tego PSAS-u. Więc tak, w skrócie nasza strategia będzie polegała jak najszybciej zaatakować ich i modlić się, że to się uda. Więc módlmy się, że to się uda. Oraz ewidentnie to się nie uda, jeżeli nie mamy technologii desantu. Uwielbiam ten moment, kiedy orientuję się, że najprostszej technologii nie mamy, żeby się desantować. Okej, coś tutaj... Nie, tego nie potrzebujemy. Tutaj też nic nie ma. Tutaj mamy artylerię. Okej. No i teraz robimy przygotowania oczywiście do wojny i Brazylia wypowiedziała wojnę. Tak, ona ma coś takiego, że może wypowiedzieć wojnę na samym końcu, historycznie. Tylko nie wiem, czy to jest dobry moment dla Brazylii. Okej, zmotoryzowane wojsko polskie. Uwielbiamy to, tylko... że tak powiem, przydałoby się, gdybyśmy mieli jeszcze coś takiego zwanego jak desant. Ulepszony płatowiec, to tak, mamy go. Dlaczego mamy tak dużo tych... Nie wiem, dlaczego on się tam pokazał. Okej, i jeszcze lepszy ten samolot. Pokazuje niby, że aż go tak mało, że mamy go w zapasach. To trochę dziwne. Okej.
My możemy trochę zmniejszyć produkcję tych. Chodzi o to, żebyśmy mieli coś na Amtrakach. Okej, możemy też łódź podwodną robić. Myślę, że to będzie najlepsza inwestycja, jakbyśmy po prostu więcej łodzi podwodnych robili. Motoryzowane wojsko polskie. I co tutaj możemy? Zyskujesz Duma Rzeczpospolitej. Tam jakieś technologie do desantów. Tylko moje, jakbyśmy jeszcze mieli możliwość desantowania się. Widzę, że Włochy padają. O, to też daje mi myśl jedną. Że oni będą się desantować na pewno na części, więc przydałoby się trochę porobić jednak tam rzeczy. Przeciwlotnicze. Nieco lepszych karabinów. Duma Rzeczpospolitej. No i oczywiście mamy tutaj. Mamy to. Możemy zaatakować Stany Zjednoczone, ale z drugiej strony. Raczej nie. W takim razie, co możemy zrobić? Mamy tutaj jeszcze rzeczy. Jakieś. Jakie fortyfikacje w sumie? Myślę, że. Może pójdziemy w. Co to jest? Jakieś szyfry. Ale myślę, że pójdziemy w marynarkę teraz. I po prostu z marynarki coś może się uda nam tutaj wykroić, żebyśmy jakieś bonusy mieli. Ale ogólnie rzecz biorąc, to. Mamy trochę zacofania w niektórych rzeczach. No, Włochy to nie powiem, się broniły dosyć mocno, ale się, że tak powiem, skończyło. Lepszy port zbudujmy. Możemy też wybudować takie coś. Żebyśmy cokolwiek mieli jakieś tutaj zaopatrzenie. Nie będziemy czekać, co to jest. Wolne miasto jest poddane państwa. No to ale tak. Żadnej zmiany. Dobra. Dostaliśmy jakiś też kolejny. To w takim razie bombę zrobimy. Tej hobbice możemy już lepszą dać. No, nasza produkcja jest w miarę w porządku, ale nie powiem, mogłaby być nieco lepsza. Mamy tutaj jakiś okręt nasz sojuszniczy do wybudowania. Na razie okręty podwodne buduję. Widzę, że już nie mamy tutaj zbytnio rzeczy, więc od Polski i Rosji weźmiemy. I wojna domowa we Włoszech. To nigdy nie jest dobre. I ogólnie rzecz biorąc, to musimy też ogarnąć inne fronty. Na przykład to tutaj, jak sami możecie zauważyć, mają też taki jeden front. Więc tam też trzeba będzie kogoś wysłać. Was wyślemy. Powinni sobie poradzić. I co dalej? No, nie wiem, czy w tym odcinku uda nam się zaatakować ich. Tutaj niby mamy jakieś braki. Czego brakuje? Holowanej artylerii. Okej. Możemy się zgodzić.
Zapewne z jakiejś decyzji to było, ponieważ dopiero co zaczęliśmy to robić. Okej, budowa polskiej stoczni. Co tam dalej mamy? No dalej mamy jakieś kolejne budowy. Tutaj dowolny posiadany region. No takie, może tak powiem, małe tutaj. To jest. Okej. Możecie mieć własną dywizję. Mnie to nie obchodzi. Czy możemy lepsze to zrobić? Tak, możemy lepsze. I pytanie jest, na ile osób to jest? Na 10 dywizji. No, powinno być wystarczająco. Mamy naszą flotę to taką, jak mówiłem, to ona jest taka trochę taka mierna. Tutaj możemy mieć więcej admirałów. Nie chcemy tych kości. Tak naprawdę mamy wszystko, co wydaje mi się, że moglibyśmy osiągnąć. Możemy co najwyżej właśnie tutaj przejąć władzę. No, co najwyżej to jest tylko War Conquest. Okej. Tutaj nasza armia w miarę jest obecna. No, porty to zawsze długo zajmują produkcję. Okej. Kolejne, to już trochę szybciej wybadaliśmy, bo mieliśmy już trochę badań. Mieliśmy trochę boostów do badań. No to już dalej już tego nie będziemy robić. Możemy już kolejny poziom tego badań i jak to wygląda? W głównej mierze chcę zobaczyć, jak to wygląda ze sprzętem, ponieważ mamy ten problem, że sprzęt w głównej mierze byśmy chcieli, a go produkujemy dosyć mało. Więc te dywizje, jak będą się nawet desantować, to się obawiać, co się z nimi stanie. Szczęście nasza flota łodzi podwodnych może coś to zmienić, tylko że to są te stare łodzie podwodne. Wiecie, zazwyczaj to się kończy na tym, że jak ma się stare łodzie podwodne, to one szybciej tonią niż wypływają. Co tutaj mamy? Mamy oczywiście kilka kolejnych celów narodowych. Takich różnych, czasami krótkich, czasami długich. Myślę, że już po tym celu narodowym po prostu już zaczniemy tutaj wojnę. I rozpoczniemy to w kolejnym odcinku. Więc widzimy się w kolejnych odcinkach. Byzami Dragon, no to cześć!